Halo, halo, witam w kolejnej znakomitej topliście, w której to postaram się omówić następującą kwestię. Jak będą wyglądały otwarte światy przyszłości? Żeby to zrobić, przygotowałem listę nadchodzących gier, które moim zdaniem pod tym względem prezentują się najlepiej. W sumie o wielu z tych gier opowiadałem już w innych listach, jak na przykład w Top Gry 2020, no ale było to raczej takie powierzchowne wspomnienie, bez żadnego szczegółowego omawiania. Dzisiaj postaram się o nich opowiedzieć w nieco bardziej szczegółowy sposób, skupiając się przede wszystkim na kwestii właśnie tych otwartych światów oraz jakich nowych technologii możemy się przy tym wszystkim spodziewać. W ramach uściślenia nie chcę tutaj porównywać, które z tych gier są lepsze, gorsze. Myślę, że najlepiej posegregować je po prawdopodobnej dacie premiery, no więc będziecie mniej więcej wiedzieli, w jakiej kolejności może to wszystko wychodzić. Dobra, a więc nie ma co więcej przedłużać, przejdźmy do samej listy. Zapraszam! Ghost of Tsushima to nowy flagowy ekskluzyw na PS4, którego premiera została zapowiedziana na lato 2020. Jeżeli o niej nie słyszeliście, no to tak w jednym zdaniu. W grze przedstawiane są wydarzenia z XIII wieku, kiedy to miała miejsce mongolska inwazja na japońską wyspę Tsushima. Wcielamy się w pewnego odważnego samuraja, walczymy z licznymi wojskami wroga, no i patrzymy, jak nasz kraj powoli umiera. Pod kątem gameplayu znajdziecie tutaj dynamiczny system walki, rozbudowany model ulepszenia postaci, duże nastawienie na fabułę z licznymi cutscenkami oraz pod kątem dzisiejszego odcinka oczywiście ogromny otwarty świat. Ta ostatnia kwestia chyba prezentuje się najlepiej, grafika wygląda po prostu rewelacyjnie, tak dobrze, że wystarczy po prostu usiąść na jakimś wzgórzu, no i w sumie nawet bez walki podziwiać te wszystkie przepiękne widoki. Moim zdaniem gra ma niesamowicie duży potencjał, być może nawet taki, żeby powalczyć o miano gry roku z takimi największymi tytułami jak Cyberpunk czy The Last of Us Part 2, no więc tak, spodziewajcie się 100% serii na moim kanale. Wyjście takie jak ta, trudno nie wspomnieć o Cyberpunku. Poprzednia produkcja CD Projekt Red, czyli oczywiście Wiedźmin 3, do tej pory uważany jest przez wielu za najlepszą grę z otwartym światem w historii. Co prawda, obie gry różnią się pod wieloma względami. Mamy tutaj na przykład zupełnie inny klimat science fiction, rozgrywkę przedstawioną z pierwszej osoby, no więc mamy tutaj sporo nowości, które nie do końca wiadomo, jak zostaną przyjęte przez społeczność graczy. W każdym razie gra po raz pierwszy była teasowana jeszcze w 2012 roku, no więc prace nad nią zapewne trwają od około 10 lat. Z pewnością możemy spodziewać się zatem niesamowicie dopracowanej produkcji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o tej grze nieco więcej, w szczególności polecam dłuższy 48-minutowy gameplay od twórców, w którym znajdziecie takie pierwsze przedstawienie otwartego świata wraz z kilkoma bardzo interesującymi mechanikami. Podsumowując, gra oczywiście ma olbrzymi potencjał, wygląda jak jedna z najbardziej dopracowanych gier ever, a czy przewyższy takie techniczne mistrzostwa jak Wiedźmin 3 czy Red Dead Redemption 2? Tego przekonamy się 17 września, ponieważ premiera została niestety ostatnio przesunięta. Kolejna polska gra, o której musiałem dzisiaj wspomnieć, to Dying Light 2. Jeżeli nie graliście w jedynkę, no to tak w jednym zdaniu. Jest to pierwszoosobowa gra akcji osadzona w ogromnym, otwartym świecie, która charakteryzuje się po pierwsze hordami przerażających zombiaków oraz po drugie możliwością wykonywania realistycznego parkouru. Jeżeli chodzi o dwójkę, w niej dodatkowo mamy znaleźć znacznie liczniejsze podejmowanie decyzji, które będzie miało wpływ nie tylko na fabułę, ale także na cały otaczający nas świat. Jeżeli chodzi o sam otwarty świat, myślę, że wystarczy spojrzeć na gameplay. Miasto, w którym odgrywa się gra, wygląda po prostu przepięknie. Mamy tutaj niesamowitą ilość szczegółów na ekranie. Moim zdaniem jedna z najlepiej wyglądających gier w historii. Jeżeli chodzi o datę premiery, początkowo miała być ona jakoś latem 2020, no ale niestety ostatnio twórcy opublikowali posta, w którym znajdziecie informacje o lekkim przesunięciu. Osobiście stawiam na drugą połowę roku, jakoś w okolicach premiery Cyberpunka. Teraz przez dłuższy czas usiądziemy sobie do sprawy Ubisoftu. Wiadomo, że planują oni wydać 5 dużych gier AAA w nadchodzącym roku fiskalnym, a więc w ich przypadku od kwietnia 2020 do marca 2021. Jako, że większość z nich będzie charakteryzowała się otwartym światem, no to mamy całkiem dużo materiału do podsumowania. Na sam początek zacznijmy może od Watch Dogs Legion.
Jeżeli nie graliście poprzedniej odsłony, jest to 3-osobowa gra akcji osadzona w otwartym świecie, w której to motywem głównym jest możliwość hakowania wszelkich urządzeń elektrycznych. Nowa odsłona wprowadza jednak kilka interesujących nowości. Jak w poprzednich częściach mieliśmy do czynienia z jednym głównym bohaterem, no to teraz będzie ich znacznie więcej, ponieważ będzie możliwość rekrutowania wielu osób z ulicy, gdzie każda charakteryzuje się innymi umiejętnościami. Jeżeli zginiemy, niestety nasza postać będzie tracona na zawsze, ale zawsze będzie możliwość rekrutowania kolejnych. Nowością jest także samo miejsce akcji. Tym razem przeniesiemy się do Londynu z niedalekiej przyszłości, który to został opanowany przez różne grupy społeczne. Jeżeli chodzi o samą datę premiery, początkowo była ona planowana na 6 marca, no ale tak jak wspominałem, została przełożona na przyszły rok fiskalny. Na necie można znaleźć informacje od twórców, że zdążą na późny 2020, plus że będzie premiera na obecną oraz na przyszłą generację konsol. No ale jeżeli chodzi o taką oficjalną informację ze strony Ubisoftu, niczego takiego dalej nie było. Dokładnej premiery zapewne dowiemy się w nadchodzących miesiącach, na przykład na E3 2020. Kolejna gra od Ubisoftu, o której musiałem dzisiaj wspomnieć, to Gods and Monsters. W grze wcielamy się w pewnego młodego wojownika, no i jesteśmy rzuceni na ogromny otwarty świat, odwzorowujący grecką mitologię. Niestety do tej pory dostaliśmy tylko i wyłącznie krótki zwiastun bez żadnego gameplayu, ale nawet po samym stylu graficznym myślę, że może wyjść z tego coś na wzór Breath of the Wild. Warto również wspomnieć, że za grą stoi to samo studio, które wcześniej pracowało przy Assassin's Creed Odyssey, które jest zresztą jedną z najwyżej ocenianych odsłon z całej serii. Początkowo gra była planowana na luty 2020, no ale niestety została przełożona na przyszły rok fiskalny. Z tego co widziałem, na necie większość serwisów przewiduje jesień 2020, ale nie ma o tym żadnej oficjalnej informacji. Wiadomo jedynie, że gra wyjdzie na obecną oraz na przyszłą generację konsol, no więc późny 2020 rzeczywiście wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Jeżeli chodzi o Ubisoft, myślę, że warto krótko wspomnieć także o Skull and Bones. Mówiąc w skrócie, powiedziałbym, że jest to taki realistyczny Sea of Thieves. Znajdziecie w tym ogromny otwarty świat, szczegółowe modele statków, czy też niesamowicie realistyczną symulację wody. Niestety, jeżeli chodzi o datę premiery, była ona wielokrotnie przekładana. Sami twórcy również od dłuższego czasu są dosyć niesłyszalni. Jedynie jakoś rok temu na Twitterze oświadczyli, że potrzebują więcej czasu, no więc tak, trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Odnośnie Ubisoftu, chciałem także krótko powiedzieć o potencjalnej nowej odsłonie Assassin's Creed. Jeżeli przeanalizujecie historię twórców, może zauważyć tendencję, że nowa odsłona wychodzi co rok albo co 2 lata, no i na tej podstawie bardzo prawdopodobne, że pod koniec 2020 zobaczymy właśnie nową grę z tej serii. Nie chcę się tutaj rozwijać na temat niezapowiedzianej jeszcze gry, no ale jeżeli interesuje Was tematyka nowego Assassin's Creed, no to zrobiłem już materiał z bardziej szczegółową analizą. Linka jak zwykle znajdziecie w opisie. No i ostatnia gra od Ubisoftu, o której chciałem wspomnieć, Beyond Good and Evil 2. Co prawda jedynka jest raczej prostą, przygodową platformówką, dwójka jest jednak znacznie bardziej ambitna, no i można ją nazwać niesamowicie ambitnym space simem, wykorzystującym wiele interesujących technik. Najbardziej interesująco prezentuje się chyba sam otwarty świat. Podobnie jak w No Man's Sky, będziemy mieli możliwość podróżowania pomiędzy różnymi planetami, wszystko bez żadnego ładowania. Jak w No Man's Sky mieliśmy losowe generowanie światów, dzięki czemu mieliśmy miliardy średnio interesujących planet, no to w Beyond Good and Evil 2 dostaniemy ich około 10, ale każda z nich będzie odręcznie wykonana. Zagwarantuje to znacznie więcej miejsc do zwiedzania, jak na przykład liczne futurystyczne metropolie. Sam gameplay będzie skupiał się na eksploracji różnorodnych światów, wykonywaniu questów, będzie też sporo podróżowania statkami, na przykład pod postacią wyścigów albo walk powietrznych. Jeżeli chodzi o tryby, gra będzie skupiała się na rozgrywce single player, ale będzie też możliwość koopa. Nie wiadomo dla ilu graczy dokładnie, ale na podstawie filmików od twórców ludzie przewidują nawet do 8 osób, no bo są fragmenty 8 latających statków naraz. Trzeba przyznać, coś prezentuje się niesamowicie ambitnie, no ale niestety zapewne trzeba będzie na to sporo poczekać. Zarówno data premiery, ani nawet platformy premiery nie zostały jeszcze ogłoszone, można zatem jedynie przewidywać. Jak wcześniej wspominałem o tej liście 5 gier od Ubisoftu na przyszły rok fiskalny, no to ta lista została już raczej wyczerpana, no więc zapewne trzeba będzie poczekać jeszcze dłużej. Gdybym miał stawiać, być może będzie to jakiś późny 2021, ale są to tylko i wyłącznie moje domysły.
Dobra, a więc jeżeli chodzi o Ubisoft, to było na tyle. W każdym razie jest jeszcze dużo innych ciekawych firm do omówienia, no i pierwszą z nich zacznijmy może od Rare. Twórcy całkiem popularnego ostatnio Sea of Thieves pracują bowiem nad zupełnie nową produkcją pod tytułem Everwild. Jeżeli chodzi o gameplay, póki co nie wiadomo wiele, wiadomo jedynie, że dostaniemy w tym otwarty świat, a wszystko będzie przedstawiane w przepięknej kreskówkowej grafice, która mi osobiście przypomina wspaniałe animacje Ghibli Studio. Data premiery nie jest jeszcze znana, aczkolwiek ma ona wyjść na PC-ta oraz na Xbox One, również w postaci darmowej gry dla posiadaczy Xbox Game Passa. Jeżeli takie plany zostały już przedstawione, myślę, że wcale nie jest to aż tak odległy tytuł i osobiście stawiam na drugą połowę 2020. Zostając przy takich kolorowych, przyjemnych klimatach, myślę, że warto wspomnieć także o Biomutant. Jest to trzyciosobowa gra akcji z otwartym światem, w którym znajdziecie liczne elementy RPG oraz duże nastawienie na pojedynki wręcz. Sam świat również jest bardzo unikalny. Tworzymy swojego własnego futrzaka, przemierzamy ogromny kolorowy świat oraz walczymy z przeróżnymi przeciwnikami, od innych miłych futrzaków po ogromne przerażające bossy. Gra zapowiadana jest na 2020 na PC-ta, PS4 oraz na Xbox One, ale dokładna data premiery dalej nie jest znana. Znacie może takie studio jak Pearl Abyss? To są twórcy z Korei Południowej, znani przede wszystkim z dobrze ocenianego MMO pod tytułem Black Desert. W każdym razie pracują oni nad dwoma bardzo ambitnymi tytułami, o których po prostu musiałem dzisiaj wspomnieć. Pierwszym z nich Plan 8. Mówiąc w skrócie, jesteśmy rzuceni na ogromny otwarty świat opanowany przez złowrogie maszyny. Jako gracz wcielamy się w ludzi, którzy wykorzystują najnowsze zdobycze technologii, jak na przykład nowoczesne bronie, pojazdy, czy też nawet zabójcze egzoszkielety. Z tego co widziałem, Plan 8 często porównywany jest do gier z serii Tom Clancy, jak na przykład The Division czy Wildlands. Chociaż moim zdaniem prezentuje się jako znacznie bardziej dopracowana produkcja. Na zwiastunie możemy zobaczyć liczne interesujące cutscenki, ciekawe modyfikacje bohaterów, czy też bardzo dobrze wyglądające, dynamicznie poruszające się postacie. Sami twórcy określają, że jest to gra nowej generacji, no i rzeczywiście, trzeba przyznać, coś prezentuje się bardzo obiecująco. Sama premiera nie jest jeszcze znana, no ale osobiście stawiam na okres przyszłej generacji konsol, zapewne jakoś w 2021. No i kolejna gra od Pearl Abyss pod tytułem Crimson Desert. Jest to MMO osadzone w ogromnym otwartym świecie, wypełnionym przerażającymi potworami. Mamy tutaj do czynienia z typowym klimatem fantasy, który może przypominać wszystkim dobrze znane tytuły, jak na przykład Gothic czy The Elder Scrolls. Jak sami widzicie, gra na zwiastunie wygląda niesamowicie dobrze, jak tytuł na nową generację konsol. Rzecz, która najbardziej mi martwi w przypadku Crimson Desert oraz Plan 8, to brak jakiegokolwiek gameplayu. Niby dostaliśmy piękne cutscenki, sceny prosto z silnika, no ale jednak gameplay jest sprawą kluczową, w szczególności przy tytułach MMO. Odnośnie daty premiery oraz konsol, ponownie mamy tutaj niewiadomą, ale myślę, że wstępnie można stawiać na 2021. Warto przypomnieć, że na zeszłorocznym E3 Nintendo ujawniło pracę nad kontynuacją ostatniej Zeldy, czyli Breath of the Wild. Jak na Zeldę przystało, ostatnia część charakteryzowała się niesamowicie wysokimi ocenami, no i tego samego spodziewałbym się po nowej części. Zapewne będzie to bardzo podobny gameplay, a różnicą będzie sama fabuła, a przynajmniej tak można wnioskować po ostatnio wydanym zwiastunie. Jeżeli chodzi o datę premiery, dalej nie ma o tym żadnych oficjalnych informacji, no ale można przypuszczać, że mając ten sam silnik, prace nie będą aż tak długie. Gdybym miał zatem wcześniej obstawiać, myślę, że będzie to maksymalnie 2021. W produkcji znajduje się również czwarta odsłona z serii Dragon Age. Jeżeli nie graliście poprzedniczki, no to tak w jednym zdaniu. Jest to trzyciosobowa gra akcji z elementami RPG, osadzona w ogromnym otwartym świecie fantasy. Są osoby, które porównują tą serię z serią Wiedźmina, może taka klasa niżej, ale i tak jest to bardzo solidny RPG. W każdym razie, powracając do Dragon Age 4, gra została zateasowana na The Game Awards 2018, a więc już ponad rok temu,
No i do tej pory nie było o tym żadnych dodatkowych materiałów. Co prawda są pewne informacje na temat premiery, twórcy zapowiadali, że będzie to minimalnie 2021, ale bardziej prawdopodobne, że jednak 2022. Myślę, że gra może mieć spory potencjał, ale również dobrze może wyjść z tego coś beznadziejnego. Za grę odpowiada bowiem studio BioWare, które z jednej strony w dalekiej przyszłości stworzyło znakomite serie, jak na przykład Mass Effect, Baldur's Gate czy Neverwinter Nights, ale ich ostatnia historia, z Anthemem na czele, to prezentuje się jednak dosyć słabo. To znaczy, mówiąc szczerze, grafika w Anthemie prezentowała się naprawdę bardzo dobrze, co być może będzie dobrą przesłanką do grafiki w Dragon Age 4, no ale fabuła oraz ciekawe questy to również jest niezbędne. Co z tego wszystkiego wyjdzie, zapewne dowiemy się w 2022. No i na koniec omówię jeszcze sprawę Bethesdy. Mają oni w produkcji dwa niesamowicie ambitne tytuły, gdzie pierwszym z nich jest Starfield. Z tego co do tej pory wiadomo, będzie to przygodowa gra science fiction, w której to główną atrakcją będzie zwiedzanie ogromnych otwartych planet. Od strony technicznej wiadomo także, że gra będzie wykorzystywała ulepszony silnik Creation Engine, więc ten sam, który był wykorzystywany przy Skyrimie albo przy znakomitym Fallout 76. To znaczy, będzie on w nowej wersji, więc być może nie będzie aż tak wielu bugów. Gra po raz pierwszy była zatizowana na E3 2018, no więc już prawie 2 lata temu, a same prace podobno trwają od 2013. Ponadto Starfield określany jest przez twórców jako tytuł na nową generację konsol, no więc jego premiera wypadnie najwcześniej w późnym 2020. Moim zdaniem możliwe są tutaj dwa okna wydawcze, czyli bardzo opłacalny późny 2020 oraz późny 2021, tak żeby wszystko odpowiednio dopracować. Czy to wszystko okaże się prawdą? Zapewne dowiemy się tego na E3 2020. No i jeżeli chodzi o te najbliższe lata 2020, 2021, 2022, to by było na tyle. Jest jeszcze kilka innych produkcji, które bez wątpienia interesują szerokie grono graczy, jak na przykład zapowiadany The Elder Scrolls 6 oraz potencjalne na przykład GTA 6 czy Wiedźmin 4. Są to jednak tytuły tak odległe, że trzeba by było zrobić na ten temat jakąś oddzielną analizę. Mam dla was tutaj dobrą informację, wszystkie te trzy tytuły omówiłem już szczegółowo przy innych filmikach, w których to staram się przewidzieć mniej więcej prawdopodobną datę premiery. Jeżeli was to interesuje, no to w opisie, jak zwykle, znajdziecie do tego wszystkiego linki. W trakcie tworzenia całej listy napotkałem się też na o wiele więcej interesujących gier, no więc trzymajcie je z prawej strony. Nie żeby było one jakieś gorsze, po prostu nie wszystkie pasowały mi do tej listy, na przykład ze względu na to, że otwarty świat wcale nie jest w nich najważniejszą kwestią. W każdym razie polecam dodatkowo się z nimi zapoznać, być może znajdziecie jakiś tytuł dla siebie. Piszcie też w komentarzach, co sądzicie o tej topliście, czy zabrakło wam jakichś tytułów, no i jakie inne toplisty chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Polecam zostawiać też lajki, suby, dzwonki, będę wtedy jednym wielkim fejmem. Dobra, więc to by było na tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam, no i do jutra.